mieliśmy wspaniały koncert trzech pokoleń. Przedszkolaki, młodzież licealna i seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. A koncert miał tytuł Nasza Piękna Niepodległa. Do tego koncertu przygotowywaliśmy się właśnie wspólnie z pierwszym liceum, z którym już współpracujemy tyle lat. Współpracujemy nie tylko na niwie teatralnej, ale właśnie dzisiejszy koncert dowiódł, że młodzież fantastyczna liceum potrafi świetnie współpracować z seniorami. W tym roku postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować wspólny koncert z okazji Święta Niepodległości. Zamysł jest taki, by uczcić Święto Niepodległości zarówno przez młodzież, jak i osoby starsze, osoby mające doświadczenie, które mogą być pewnym wzorem dla naszej młodzieży. Koncert przede wszystkim jest taki poetycko-muzyczny. Poprzez poezję, śpiew, taniec chcieliśmy pokazać kulturę polską. Był tutaj i Fryderyk Chopin, i piękne walce, i Polonez, i Krakowiak w wykonaniu przedszkola. Myślę, że teatr, te wspólne występy na scenie dowiodły, że i właśnie zorganizowanie koncertu, czyli i śpiewu, i tańca, no bo cudowny Polonez rozpoczął dzisiejszy koncert, i interpretacji poezji poetów naszych rodzimych, jak i poetów, nazwijmy to w cudzysłowie, uniwersyteckich, dowiodły, że młodzież fantastycznie potrafi współpracować, śpiewać, tańczyć razem z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. No i myślę, że taka współpraca od przedszkola do Opola, nazwijmy to tak w cudzysłowie, czyli od maluchów przedszkolaków do Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez klasy licealne, poprzez liceum nasze chrzanowskie, no to jest doskonała współpraca. Warto przy takiej okazji przypominać tym młodym ludziom właśnie postacie, właśnie utwory, które towarzyszyły Polakom i podczas tej walki o niepodległość, podczas zaborów, po jej odzyskaniu. Tak, kultura olbrzymią rolę odegrała w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. Zarówno poezja, muzyka dodawała otuchy i tą kulturę polską cały czas staramy się krzewić. Jak się okazuje, młodzi ludzie wciąż znają, wciąż potrafią nie tylko pięknie się prezentować na scenie, ale także interpretować właśnie te pieśni, tą muzykę, która wydawałoby się dla nich nie jest dziś już codziennością. Znają i mamy naprawdę sporo takiej uzdolnionej muzycznie młodzieży. Powiem szczerze, te akademie to też służą temu, żeby oni się mogli trochę wykazać, pokazać, lubią to. To jest chyba też taka nauka patriotycznego wychowania pokolenia przez pokolenie. Tak, naturalnie, ponieważ no, my zostaliśmy wychowani troszeczkę w innych warunkach, starsi ludzie. Niektórzy przeżyli te pierwsze lata powojenne, już nie powiem, że może wojenne, ale bo to nasi rodzice, ale młodzież nie, za to potrafi cudownie, wspaniale interpretować wiersze, które dotyczą właśnie ojczyzny, naszych przeżyć, tego, co historia ze sobą niosła w naszej ojczyźnie. No i to, że potrafią udowodnić, że nasza ojczyzna jest piękna i niepodległa. Tu nasze miejsce, to nasz kraj.